Witajcie. Wielokrotnie szukając pracy, starając się o nową pracę, a także pracując jako rekruter czy koordynator, różnie to ludzie mówią, nauczyłem się paru najważniejszych rzeczy, na co zwracać uwagę, starając się o pracę, na co osoby, które rekrutują, zwracają uwagę. Bo same papiery, same doświadczenie nieraz nie wystarczy. Ważny jest człowiek, jak się zaprezentujecie, jak się sprzedacie. I w dzisiejszym odcinku podam Wam około 10 takich najważniejszych rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę, jeżeli naprawdę Wam zależy na pracy, bo niektórzy po prostu czasami idą tylko po to, żeby iść, żeby mieć wymówkę, a byłem, ale mnie nie przyjęli. Jeżeli Wam naprawdę zależy, to te punkty powinny wam zapewnić dużą przewagę nad waszymi konkurentami, nad innymi osobami, które starają się właśnie o tą pracę. Na pierwszym miejscu, i to spotkałem się, to jest taka domena Polaków, że nie przychodzą trzeźwi. Nie mówię, że pijani, zataczający się, ale wczorajsi. I to widać, i to czuć. Dla mnie taka osoba jest zaraz na miejscu skreślona. Chociaż nie jestem osobą, która jest przeciwna alkoholowi, ale jeżeli chodzi o pracę i w ogóle rozmowy jakiekolwiek, najważniejsze jest, żeby być trzeźwym. Spotkałem się wielokrotnie, najczęściej to budowlańcy. Przychodzi taka osoba, na przykład zrobić Wam łazienkę, taki fachowiec. Teraz to wszyscy fachowcy, ale fachowiec przychodzi i pierwsze, co czujesz, jak otwiera buzię, alkohol od niego. No to dla mnie taka osoba od razu jest skreślona, aczkolwiek niektórzy uważają, że prawdziwy fachura to musi pić. Wiem, że praktycznie w każdej branży takich fachowców są tacy ludzie, uspawacze tak samo. Zamierzam w przyszłości też zrobić na ten temat osobny film poświęcony właśnie pijactwu, alkoholizmowi właśnie w branży spawalniczej, ale to nie temat na dzisiaj. Dzisiaj Wam chcę Wam przedstawić właśnie, jak tu ubiegać się o pracę, więc to jest bardzo ważne, żeby przyjść trzeźwym, nie wczorajszym w ogóle, a najgorsze, jak jeszcze z rana ktoś napije się piwo, czy tam jakąś małpkę, żeby po prostu na odwagę, to już jest najgorsze, co może być. Dzisiaj wiem, że rynek jest właśnie słabo obstawiony, jakby to powiedzieć. Potrzeba dużo fachowców, ale uwierzcie mi, że wiele firm też na to patrzy. Kolejny punkt, ale zanim do tego punktu przejdziemy, dla każdego, kto stara się jakąś pracę, dla każdej osoby, która nie wie, jak się przygotować do tej pracy, zapraszam do współpracy, zapraszam do napisania na maila grzegorzgroń@gmail.com. Napiszcie do mnie, prowadzę konsultacje online czy w jakiś inny sposób, jeżeli ktoś sobie zażyczy, i krok po kroku przedstawię Wam, jak to się przygotować, i zapraszam, lecimy dalej. Numer drugi to ubrać się. Ja nie mówię, że trzeba wystarczy tak jak ja teraz jestem, zobaczcie. Ładny sweterek, trochę poprawię. Ładny sweterek, koszulka czysta, oczywiście te ciuchy, żeby były czyste, bo też nie z jakimiś plamami, że na przykład jadł ktoś rano kanapkę z majonezem i tutaj poleciało. No nie. Wiem, że większość osób rozumie to, że trzeba być ładnie schudny, ubranym, ale niektórzy nie patrzą na to. Spotkałem też wielokrotnie fachowców, którzy wiele lat mieli doświadczenia i stwierdzili, że on nie musi w ogóle nic sobą reprezentować, bo on ma 20, on ma 30 lat doświadczenia, stos papierów i on jest naprawdę dobry. I on nic z sobą nie musi reprezentować, tak jak mówiłem, tak jak zawsze to mówię, to są panowie spawacze, panowie murarze, panowie malarze, można to wymieniać w różnych branżach,
Nie, tak nie jest. Ja uważam, że klasę trzeba mieć zawsze i ubiór też jest bardzo ważny. Czysto, schludnie. Numer 3. Tak jak już w pierwszej części mówiłem, w pierwszym punkcie o trzeźwości powiedziałem o zapachu z ust. Właśnie. Wiele osób tego nie rozumie, ale no te zęby, umycie tych zębów albo przepłukanie jakimś płynem, Listerin czy czymś takim jest niezbędne. Siedzicie naprzeciwko tej osoby, która was rekrutuje i nieprzyjemny zapach. Tak samo jakiś perfum, psiknąć się, to też jest wskazane. To też nie odpycha, bo nie oszukujmy się. Często ludzie nie zwracają na takie drobne rzeczy uwagi. A przecież tak sprawdzają sobie chucha, przepraszam, chucha w rękę i mówię, a nic nie śmierdzi. Nie, o, najlepiej to sobie wziąć, jak już te zęby się umyje, to najlepiej sobie jeszcze jakąś miętówkę wziąć, żeby ta osoba, która właśnie siedzi naprzeciwko was, nie padła. No dobra, to jest taki może troszkę śmieszne, ale bardzo istotna rzecz, bo zapach też jest bardzo ważny. Jak ktoś wejdzie do biura taki jeszcze nie, albo jeszcze jak się nie umyje i po podróży, też z takim kiedyś byłem, właśnie tutaj nawiążę do tego, przyjechaliśmy do Holandii, w paru tam dwóch czy trzech nas było, jeden taki był alkoholik i nawet po podróży z Polski, gdzie jechał busem tyle godzin, nie wykąpał się, na następny dzień było wolne, nie mieliśmy jeszcze żadnej rozmowy, to też mu się nie chciało kąpać i dopiero po dwóch dniach poszliśmy do pracy, to było jakoś bez chyba. A tak, poszliśmy do pracy i jakoś po tej pracy dopiero pojechaliśmy podpisać umowę. Nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale wiem, że on się cały czas nie mył. Nie umył w ogóle. Zaczął się pocić ten alkohol, zaczął wychodzić ten smród. Ojejku, słuchajcie, 5 metrów od niego to było za mało. To tylko takie nawiązanie do tego, jakby po prostu dbać o higienę, właśnie zęby i wykąpać się i w ogóle wszystko inne. Zapach. Kolejna rzecz, numer 4. Dobrze by było się ogolić. Ja dzisiaj akurat się ogoliłem. Fajnie wygląda to. Nie chodzi mi tu o kobiety, bo panie raczej nie muszą się golić na rozmowę kwalifikacyjną, aczkolwiek kiedyś widziałem jakiegoś śmiesznego memo, że pani też się goliła, ale to jest tylko, to nie na ten temat. To tylko takie śmieszne było. Ogolony właśnie to też bardzo ważne, bo człowiek właśnie ogolony wygląda bardziej tak schludnie, nieodpychająco. A tak jak mówiłem, jakby ktoś te wszystkie punkty, co ja wcześniej podałem, nie przestrzegał, jeszcze się nie ogolił, no to taki menel. No nie mogę powiedzieć bezdomny, bo są ludzie bezdomni, którzy naprawdę dobrze się trzymają, dobrze wyglądają i dbają o siebie, a nie mają domu. To obraziłbym ich. Chodzi o to właśnie, że tu ludzie, którzy właśnie takie menele spod sklepu, co właśnie tylko siedzą i chleją. Następna rzecz, numer 5. I myślę, że może nawet powinienem to na samej górze dać, bo to jest najważniejsza rzecz. Uśmiech. Słuchajcie, uśmiech jest bardzo ważny. Jak przyjdziecie tacy i albo jeszcze najgorzej, jak tacy, wiecie, nabuzowani, to ta osoba, która ma was zatrudnić, stwierdzi, o nie, jak on jest taki, czy ona taki gbur, a jeszcze gorzej, może ta osoba jest agresywna, to może lepiej takiej osoby nie brać. Bo może być konflikt, mogą być jakieś zadymy, jakieś niepotrzebne rzeczy, bo ta osoba nie jest przyjemna. A jak jesteście uśmiechnięci, no to jesteście pozytywni. I rozmawiając, tak jak już kiedyś powiedziałem, nie tylko przy rozmowie kwalifikacyjnej, nie tylko rozmowie o pracę, ale cały czas, jeżeli cokolwiek już pracujecie w jakimś zakładzie, bardzo ważne jest, żeby cały czas być pozytywny. Oj, przepraszam, wczesna godzina i nagrywam dosyć wcześnie, więc jeszcze ziewam. Wszystko, co załatwiacie, załatwiacie z uśmiechem. Osoby, które się uśmiechają, są bardziej, jakby to powiedzieć, no takie pozytywne i chętni ludzie z nimi rozmawiają. To jest bardzo ważna rzecz. Wiecie, że ja często staram się uśmiechać, tak jak wam powiedziałem. Wszyscy w ogóle, co mnie znają, wiedzą, że ja
praktycznie dużo się uśmiecham, staram się w ogóle tą pozytywną energię dawać wszystkim. Kolejna sprawa, zanim w ogóle pójdziecie na taką rozmowę, warto się naprawdę przygotować. Przygotować chociaż troszeczkę, co to jest za firma, co robią, czy mieliście podobne doświadczenie, a jeżeli nie podobne, to gdzie, co robiliście. Ogółem pokazać, że Wam zależy. Że Wam zależy właśnie na tej firmie, że troszeczkę, bo mało ludzi się po prostu interesuje tą firmą, gdzie idą. A jakieś tam ogłoszenie, gdzieś czytali, potrzebują spawacza do czegoś tam. Wpiszcie sobie firmę, jaka to firma. Jeżeli nie, zanim w ogóle pójdziecie na rozmowę, bo na przykład nie dadzą Wam jeszcze adresu, tylko telefonicznie, to zapytajcie się, jaka to firma, gdzie, co. I po prostu przychodzicie, wtedy wiecie, chcemy tu pracować, bo. I to jest bardzo ważne, bo wtedy ta osoba, która rekrutuje, wie, co Wy po prostu chcecie. Wie, że Wam zależy. Wie, że nie przyszliście tylko tak na 2-3 tygodnie, tylko że będziecie tu pracować, bo macie wielkie, jakby to powiedzieć, chęci, żeby po prostu zostać na dłużej. Kolejna rzecz. List motywacyjny. Dobrze przygotowany list motywacyjny. Numer 8 CV i numer 9 ostatni certyfikaty. To wezmę wszystko w jednym punkcie, nie będę tak wyszczególniał. W ogóle zanim w ogóle opiszę jeszcze raz, jeżeli macie problemy z napisaniem CV czy listu motywacyjnego, tak samo można do mnie napisać. Też tym się zajmuję. Maila podałem na samym początku, ale jeszcze raz podam. grzegorzgroń3@gmail.com, bo to jest naprawdę ważne. Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak napisać takiego CV, na co zwrócić uwagę, chociaż zrobiłem kiedyś taki materiał, muszę go zaktualizować, jak napisać CV. Może nie będziecie potrzebować moich pieniędzy, może nie warto wydawać pieniędzy na profesjonalną pomoc, może sami sobie to zrobicie, jak wolicie, to wszystko zależy od Was. Ja tutaj jestem po to, żeby Wam pomagać. I teraz lecimy. List motywacyjny myślę, że jest bardzo ważny i to nie jest coś takiego, że list motywacyjny się robi ogólny. Chociaż można zrobić ogólny, ale czasami fajnie jest zrobić typowo do danej firmy. Myślę, że no, pod każdą firmę to duży problem. Myślę, że ładne ogólne CV motywacyjne, takie, że chcesz się rozwijać, że masz takie doświadczenie, jak nie masz, to chcesz nabrać. Bardzo dużo można w tym CV, przepraszam, w tym liście motywacyjnym ująć. To nie jest temat w ogóle dzisiaj na list motywacyjny. Mi się zdaje, że już nagrałem taki materiał na temat tego listu motywacyjnego. Dzisiaj to nie ten CV. Czyste, przejrzyste, to jest też bardzo ważne. To, co mogę Wam podpowiedzieć w CV, to przede wszystkim ważne jest, żeby było fajne zdjęcie i tak jak już powiedziałem wcześniej, z uśmiechem. Nie jakieś ponury zdjęcie, ludzie biorą tych do paszportu bez uśmiechów. Nie. To musi być fajne, naturalne zdjęcie, żeby od Was właśnie szła taka pozytywna energia i ta osoba bierze te CV i wie, że jesteś fajną osobą, którą możemy zatrudnić. Tam jest jeszcze parę fajnych mankamentów, co można zrobić z tym CV, żeby naprawdę zwrócić uwagę, ale tego Wam nie zdradzę. To jest moja tajemnica. Co można zrobić, żeby Wasze CV było takie wyróżnione, żeby na pewno się nim zainteresowali. Więc jeżeli macie ochotę, piszcie. Ostatnia rzecz, certyfikaty. Też, żebyście nie zapomnieli na tą rozmowę wszystkich papierów, jakie macie. Jakiekolwiek certyfikaty, weźcie je ze sobą. Jeżeli macie jakieś wózki widłowe, jakieś certyfikaty spawalnicze, dyplom ukończenia szkoły czy czeladniczy, ktoś był piekarzem, czy dyplom ukończenia szkoły jakiejś tam specjalnej, że na przykład zrobiliście sobie studium dodatkowe jako księgowa, czy jako sprzedawca, różne. Przede wszystkim wszystko, co macie, jest wartościowe. Zawsze ta osoba może powiedzieć, że
a to my tym nie jesteśmy zainteresowani. Ale nawet jakieś kursy, nawet kiedyś napisał ktoś do mnie, że ma jakiś kurs z AutoCAD'a chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Takie coś też na pewno na tej rozmowie można pokazać, aczkolwiek nie wiem, czy jak ktoś się stara na przykład o spawacza, o miejsce na spawacza, o pracę jako spawacz, czy taki certyfikat będzie potrzebny, ale można pokazać, można przedstawić to, co się ma, żeby nie okazało się, że jesteście taką osobą, taką troszeczkę pustą. Pustą chodzi mi taką wewnętrznie pustą, że nic więcej, tylko to jedną rzecz. Ważne jest, żeby się rozwijać. Ja osobiście też się cały czas staram rozwijać w różnych kierunkach, dlatego prowadzę ten kanał i bardzo, bardzo to lubię, bardzo lubię mówić do Was. Cieszę się, że wielu osobom już w jakimś stopniu pomogłem, jakoś na tyle filmów, co stworzyłem, jakąś drobną, jedną, dwie, trzy rady komuś tam właśnie się przydały. I myślę, że to będzie wszystko na dzisiaj. Naprawdę, jeżeli będziecie chcieli tą pracę dostać, to dostaniecie. A jeżeli będziecie mieli problem, naprawdę piszcie śmiało, a najlepiej to, żebyście zaczęli szukać wszędzie, bo naprawdę jest dużo materiału na ten temat i jeżeli naprawdę wam zależy, to znajdziecie sposób. Trzymajcie się, do następnego, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj, do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję, całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję wesprzyj. Dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.